następna moja ulubiona prelegentka, którą w sumie tu w Wagnerówce żeśmy wylansowali wiele lat temu. Ogromna wiedza, ciągle uczy się i za to ją najbardziej cenię. Co teraz studiujesz? Wiele rzeczy. Mówiłem wam, ciągle to sam. Marta Dul! No i z akcesoriami przyjechała. Czekaj. Dzień dobry, dzień dobry. Po raz już kolejny i nie wiem, czy nie od początku u Roberta. Bardzo Robertowi dziękuję za przemiłe przywitanie. Bardzo się cieszę, że Państwo chcą trochę posłuchać moich wywodów na temat zdrowia. I dziś, podobnie jak ostatnio, będzie o ziołach. Co robić, żeby je jeść codziennie? A przedstawię się może, ja zawsze zapominam. Nazywam się Marta Dul. Bardzo mi miło. Nazywam się Marta Dul i od około 8 lat oficjalnie i legalnie prowadzę gabinet. Od wielu, wielu lat pomagam i sobie, i swojej rodzinie, i swoim bliskim, i podopiecznym. Prowadzę szeroko rozumianą naturoterapię, bo zajmuję się i prawidłowym żywieniem, i zajmuję się ziołolecznictwem, i aromaterapią, i treningiem oddechu. Jestem też trenerem oddechu i zajmuję się również uwalnianiem emocji, metodą EFT. Ostatnio weszłam w bardzo fajny temat częstotliwości i odkrywania przestrzeni kwantowej, w jaki sposób możemy z niej korzystać. Robię szkolenia, warsztaty, prowadzę różne grupy na Facebooku i między innymi Wiedza z Harmonią jest taką grupą abonamentowaną, jest tam około 30 osób, tam osoby zadają pytania i ja zawsze raz w tygodniu na live odpowiadam. Będziemy mieć teraz z moimi cudnymi zielarkami również warsztaty w czerwcu i warsztaty w sierpniu, trzy zielarki pod Ślężą i Ukuski, więc jeżeli Państwo będą mieli ochotę dowiedzieć się też dużo rzeczy o ziołach, o ćwiczeniach, o w ogóle w takim fajnym funkcjonowaniu w zdrowiu, co zrobić, żeby żyć jak najdłużej, to zapraszamy serdecznie. Wczoraj też, oprócz tego jeszcze prowadzimy sklep z zdrową żywnością, z suplementami, oprócz tego i z ziołami, i z książkami przeróżnymi. Oprócz tego oczywiście szkolę się i uczę non-stop i myślę, że do końca życia tak będzie, ponieważ z urodzenia jestem predysponowana do tego, żeby wiedzieć więcej, 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 przekazywać dalej później wiedzę. Szanowni Państwo, wczoraj, dzisiaj jest jaki dzień? Sobota, bo już mi się miesza, jakie to są dni, bo każdy dzień jest piękny, więc nie wiem, czy to jest weekend, czy to jest poniedziałek. Dostałam takie zapytanie od jednej z moich kursantek, co ja suplementuję codziennie, bo na temat suplementacji, mądrej suplementacji też uczę. I ja mówię, że suplementuję codziennie dobry sen, suplementuję codziennie słońce, suplementuję codziennie dobre odżywianie, dobre relacje z sobą, staram się suplementować odpoczynek i ćpam codziennie zioła w różnej postaci, i na surowo, i na formie suchej, naparów, i w formie aromaterapii, bo też jestem aromaterapeutą. I dzisiaj właśnie chcę wam pokazać i namawiam was, żebyście stosowali zioła na surowo właśnie, ponieważ generalnie my, jakby pierwszą moją nauką była medycyna świętej Hildegardy i ja zioła wówczas znałam jako proszek albo jako zioło suche, które się zaparza i pije się taki napar albo się stosuje po prostu zioła w proszku do różnych potraw, różnego rodzaju potraw. Nie wiem, kto był, pamięta sól życia, którą tu robiliśmy, robiliście sobie, kto był? Nie pamiętacie, bo jest wiele nowych osób. O, super. Robione jest sól życia, jest robiona cały czas? Jest? Rewelacja. Sól życia, chcecie wiedzieć, co to jest? Możecie wpisać na Facebooku sól życia i tam wam wyskoczą różne propozycje ode mnie,
co to znaczy sól życia i dlaczego warto ją robić, ponieważ ją stosujemy zamiast zwykłej soli, a w tym codziennie odżywiamy swoją energię nerek, odżywiamy swoje ciało, swój umysł i nie musimy już pamiętać na przykład o suplementacji selenu, jak sobie dodamy tam suche borowiki i różne takie ciekawe rzeczy, nie? A dziś trochę chcę Wam powiedzieć o innej formie jedzenia właśnie ziół, ponieważ wiele grup, które prowadzimy, czy jakieś spotkania zielarskie na zasadzie spacerów, wszyscy zbierają zioła i później się pytają, jak je przetwarzać, co z nimi robić. A ja mówię, pierwsze, najważniejsze przetwarzanie zioła jest w naszej jamie ustnej. Po prostu bierzesz zioło i wkładasz do jamy ustnej i tam jest jedno z ważniejszych przetwarzań i później idzie to do żołądka, do dwunastnicy i tak dalej i w jelitach są wchłaniane substancje aktywne. I bardzo, bardzo Was namawiam, żebyście codziennie skubali sobie, tak, to mi mówią, że jak raper znów kurczę, żebyście codziennie właśnie dostarczali. I to nie chodzi o to, żeby się zażerać tymi ziołami, dzikimi chwastami, tylko żeby codziennie po troszku dostarczyć tych substancji aktywnych z ziół, które się rozpuszczają w wodzie, w naszej ślinie, ale też enzymy, które mamy w jamie ustnej, też będą powodować, że będą się ekstrahować niektóre substancje bardzo aktywne dla nas. A po drugie też, po drugie, po trzecie i po dziesiąte, dlatego że w zielu, które rośnie na słońcu, są fotony, biofotony, a to jest energia życia, która nam jest niezbędna. Jesteśmy coraz mniej na słońcu my, więc jeżeli jesteśmy coraz mniej my na słońcu, to chociaż jedźmy sobie 2-3 razy dziennie produkty, które na tym słońcu są non-stop, są na dworze. To fizyk Poppe napisał piękną książkę Przekaz jedzenia. Przekaz pożywienia chyba, tak to jest. Ja czytam tyle książek, że czasem zapominam tytuły, ale warto sobie dzisiaj kupić w antykwariatach, ponieważ już niestety nie ma. Ja namawiam wydawnictwo, żeby wydało tę książkę, bo ja ją bardzo promowałam kiedyś. Ona jest genialna, on tam właśnie opisuje, co to są biofotony, co to są fotony i dlaczego są takie ważne dla naszego życia, dla naszego funkcjonowania. Im dłużej, słuchajcie, się uczę, tym więcej mam pokory dla naszego organizmu, nie dlatego, co już wiemy, jak super suplementy są wytwarzane, tylko więcej pokory mam dla możliwości naszego organizmu. Bardzo często, rozmawiając tam w kuluarach z przyjaciółmi, właśnie tłumaczę, jak do mojego gabinetu przychodzą osoby i bardzo proszę, żeby albo zrobiły zdjęcie suplementów i leków, albo żeby przynieśli te suplementy z sobą. Bardzo często, oj, chyba nie wolno tu mówić o suplementach. I bardzo często, słuchajcie, odstawiam połowę suplementów dla tych osób i one się czują lepiej, stosując podstawy zaleceń, tak? Snu, dobrego żywienia, dobrego z sobą kontaktu i tak dalej i stosując zioła. Mam tutaj dla Was pesto i mam, słuchajcie, tyle, ile miałam plastikowych rzeczy do jedzenia. Generalnie nie używam, także cieszę się, bo wszystko wyciągnęłam z domu, co miałam. I jeżeli ktoś ma ochotę, ja puszczę zaraz słoik i puszczę te rzeczy tutaj do Was, żeby sobie wziąć troszkę i spróbować. I ponieważ jest Was bardzo dużo i mam nadzieję, że wszyscy będą mieli ochotę spróbować tego pesto, zaraz powiem, co w nim jest w środku, żeby może rzeczywiście wziąć na łyżeczkę albo na widelec i sobie wziąć na rączkę i z rączki sobie zjeść. Prosiłabym, żeby paluszków tam nie wkładać do tego słoika, dobrze? Tylko jakoś tak sobie musicie poradzić. Pozwolę sobie od tej strony. I tak, tak, od dołu i podawajcie dalej. W tym pesto akurat, które tutaj jest, to już Wam powiem, co jest, bo ja co chwilę robię nowe pesto z tego, co jest na moim podwórku. Tutaj jest mniszek lekarski, a jest i liść, i kwiatek, jest jasnota, jest krwawnik, jest fiołek, jest bylica pospolita, co tutaj mam jeszcze, tasznik,
I przetacznik chyba perski. Jest tutaj sól życia, moja akurat tą, którą teraz zrobiłam niedawno. Jest olej konopny, jest słonecznik, pestki słonecznika, pestki dyni i mąka konopna. Namawiam serdecznie wszystkich, oprócz tego, jeżeli stosujecie zioła, to ja się bardzo cieszę w różnej formie, żeby sobie robić takie pesto. Dlaczego? Dlatego, że czasem, jeżeli rzeczywiście chodzicie sobie po łące albo macie domy i idziecie gdzieś na zewnątrz, czy sobie poskubiecie różne zioła, po prostu naprawdę to listek dziennie jakiegoś zioła, kwiatek dziennie jakiegoś zioła, da wam tyle energii, że sobie nie zdajecie sprawy, jaka to jest moc w ziołach. Nie trzeba dużo tego jeść, tak? To jest bardzo duża energia i uwierzcie mi, że w takiej jasnocie jest dużo więcej substancji aktywnych niż w sałacie, po którą pójdziecie do marketu, tak? Nie wiadomo, kiedy taka sałata jest ścięta, a prawdopodobnie w ogóle nie była na słońcu. Więc słuchajcie, nie ma w ogóle porównania w substancjach aktywnych, które są w roślinach, które non-stop są na słońcu, które muszą walczyć o przetrwanie. I tu jest wtedy bardzo dużo substancji antywirusowych, antygrzybiczych, antybakteryjnych i różnych jeszcze innych. Ona musi walczyć o przetrwanie, tak? Musi zdobyć tą wodę, musi zdobyć to światło, więc ona jest bardzo, bardzo silna. A oprócz tego ma fotony, których niestety nie mają produkty, które są hodowane chociażby w takich namiotach, tak, czy w szklarniach. Już teraz widziałam, że naukowcy zrobili, bardzo się cieszą, hodowlę w wodzie różnych rzeczy. No to ja gratuluję, bo tam nie ma energii życia po prostu, tej, którą my potrzebujemy później dla siebie. I dlaczego robić to pesto? Z prostej przyczyny, z lenistwa. Ponieważ, tak jak mówiłam, nawet ja mam dom i jak robię sobie jedzenie 3 razy dziennie albo 2 razy dziennie i nie chcę mi się czasem iść do ogrodu i po prostu zerwać tego listka czy tego kwiatka, więc robię sobie pesto, które dodaję do każdego produktu, bo otwieram lodówkę i już tam mam to pesto. Takie pesto spokojnie może być i tydzień czasu w lodówce, nic się temu nie dzieje, zresztą ja proponuję, tak jak z solą życia, że jeżeli się ona skończy, to żeby zrobić następną właśnie z innych ziół. Dlatego bardzo, bardzo wam proponuję, żebyście robili takie pesta z rzeczy, które macie, a nawet jak mówiłam o tym pesto na live'ie na Wit Natura na Facebooku, w poniedziałki o 14 robię live'y, takie live'y, live'y, nie wiem, zawsze synowie mnie poprawiają, a ja nigdy nie pamiętam, jak to się mówi. Robię filmy na żywo i tam mówiłam o tym pesto i ktoś do mnie napisał i mówił, ale ja mieszkam w bloku, więc ja sobie nie mogę zrobić pesto, ale możesz jechać do lasu albo jechać na jakąś polanę, gdzie nie ma dużo pól uprawnych, gdzie nie będzie to randapowane wszystko i możesz sobie zerwać takich parę listków i sobie po prostu zrobić takie pesto. Nie ma wymówek, słuchajcie, więc można jechać, nawet można u Roberta sobie zerwać różnego rodzaju zioła i sobie zrobić takie pesto i codziennie dodając dostarczacie ogromną, ogromną ilości substancji aktywnych. Naprawdę, uwierzcie mi, że takie pesto, pół łyżeczki, 3 razy dziennie, to się wszelakie warzywa i owoce z marketów chowają, kilogramy, chowają się po prostu tego, co tutaj jest. Co możemy, słuchajcie, zrywać? Tak bardzo, bardzo szybciutko, bo dzisiaj mam dla was 2 tematy, pesto i takie antybiotyki domowe, które warto mieć. Znamy wszyscy mniszek lekarski, który stosujemy i przerabiamy, przeważnie o teraz jest czas, był w maju na początku, kwiaty, robimy syrop z niego, tak, i sobie później przetwarzamy. Wiemy, że liść jest bardzo cenny, no i niektóre osoby sobie liść stosują rzeczywiście do sałatek, na surowo. Wiemy też, że korzeń ma właściwości przeciwnowotworowe, ale do takiego pesta można stosować całe po prostu, całe ziółko, od korzenia po łodyżkę, razem z kwiatkiem i z liściem. Mniszek lekarski pięknie, zresztą w ogóle wszystkie, słuchajcie, zioła, ponieważ one mają w sobie taki goryczkowy posmak, pięknie będą wspomagać pracę żołądka i pracę dwunastnicy, pracę naszych jelit, wątroby i pęcherzyka żółciowego. To jest druga jeszcze przyczyna, dlaczego należałoby robić i jeść zioła na surowo, żeby mieć dobre trawienie.
Bo jeżeli mamy dobre trawienie, które się zaczyna od żołądka, już tak naprawdę od jamy ustnej, od guzienia, to mamy dobre wchłanianie. Jak mamy dobre wchłanianie, no to nie brakuje nam składników odżywczych. Jak nie brakuje nam składników odżywczych, to nasze ciało potrafi się regenerować samo. W starych przepisach, słuchajcie, mamy taką informację podaną, że łodyżki się zjada również. Jeżeli ktoś ma na przykład kamienie, kamice pęcherzyka, to bardzo fajnie się te kamienie rozpuszczają. Ja nie wiem, nie próbowałam, ale mam zamiar zastosować taką kurację, więc zobaczę, co tam z moim kamyczkiem będzie się działo. Także polecam stosować całe ziółko. Na trawienie genialny jest miszek. Słuchajcie, podagrycznik, mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, co to jest. To jest takie ziółko, już tutaj trochę zmanierowane, które ma generalnie 3 do 5 listków. Słuchajcie, podagrycznik jest chwastem i wszyscy się go pozbywają. To jest jedno z cenniejszych, jedno z pierwszych w ogóle ziół, chwastów dzikich, które wyrasta w naszych ogrodach i na połaciach gdzieś z boku różnych rowów. Podagrycznik będzie rośliną, którą się zalicza do roślin czyszczących krew tak zwanych i wszystkie osoby, które mają problemy z kwasem moczowym, z dną moczanową, świetnie będzie taki podagrycznik się sprawdzał, bo on będzie wychwycał kwas, będzie wypłukiwał go z krwi i z układu moczowego i będzie wydalany on na zewnątrz. Także serdecznie polecam na przykład sobie zastosować do pesto takie ziółko. Następne, słuchajcie, ziółko, które jest chyba równie powszechne jak podagrycznik, to jest bluszczyk kurdybanek. Bluszczyk kurdybanek, moja chyba jedno z bardziej ulubionych ziółek, jeśli chodzi o czyszczenie krwi. Właśnie doktor Żeński też uwielbiał, którego się uczę ziołolecznictwa i chyba będę się uczyć do końca, kiedy on tylko będzie chciał wykładać. On zawsze bluszczyk kurdybanek dodaje do każdej mieszanki czyszczącej krew. Właśnie, między innymi dlatego, że też będzie powodować wyrzucanie toksyn, będzie chelatować metale ciężkie i będzie wyrzucać go z organizmu, te wszystkie paskudne rzeczy. Dalej mamy babkę, słuchajcie, babka szerokolisna, którą wszyscy znamy. Jak się gdzieś, jak coś nas ukąsi, to ją możemy pomemłać w buzi i sobie dać na ranę i ona będzie bardzo fajnie, supresyjnie działać i przestanie nas boleć. Ale babka, czy to będzie szerokolistna, słuchajcie, czy tu mamy wąskolistną, lancetowatą, to one obydwie będą działać bardzo fajnie, wzmacniająco na organizm, więc na przykład jeżeli czujemy, że mamy taki jakiś słabszy dzień czy słabszy tydzień, bo wszyscy dookoła kichają i pyrchają, to my do naszego pesto możemy sobie dodać na przykład babkę i ona automatycznie będzie podnosić naszą odporność. Dalej mamy cudowną pokrzywę, która jest wszędzie, po prostu wszędzie. I to nie jest prawda, że pokrzywa jest najlepsza i tylko ją się powinno stosować w maju, bo to jest tylko wtedy ma właściwości odżywcze. I jest, cała roślina jest bardzo, bardzo cenna. Od majowych, młodych listków, poprzez młode listki, które są cały czas, jeżeli na przykład kosicie sobie tą pokrzywę u siebie w ogrodach, poprzez nasiona, które tutaj ma, świetnie wzmacniają mężczyzn, czy w ogóle kobiety, jeżeli fizycznie trzeba pracować, a zresztą podnoszą testosteron, nasionka. Korzeń jest genialny, słuchajcie, jeżeli chodzi o wszelakie problemy układu moczowego u kobiet, ale też problemy układu moczowego, czy prostaty u mężczyzn, także spożywanie korzenia również będzie tu pomagać. Dalej, słuchajcie, mamy, co tutaj mamy? Wiecie co, u Roberta to jest tyle cudów. Mamy skrzyp polny, który wiemy, że ma bardzo, bardzo dużo krzemu, który niestety nie jest tak łatwo go wyciągnąć ze skrzypu. Ale podam wam tutaj, nie podam, bo nie znalazłam, jeżeli wymieszacie skrzyp z przytulią, zrobicie, zblendujecie i na przykład z pokrzywą, w której też jest trochę skrzypu, może poziewnik, jak znajdziecie, to enzymy z przytuli pięknie nam wydobędą też krzem ze skrzypu.
Więc dodawanie przytuli do różnego rodzaju pesto też będzie powodować, że enzymy, które są w przytuli, one są bardzo podobne do enzymów w ananasie, więc do bromelainy, będzie powodować, że lepiej wyabstrahują się różne substancje z naszych roślin. Także przytulie warto dodawać też do naszego pesto. Dalej mamy, słuchajcie, krwawnik. Krwawnik, jeżeli mamy jakieś krwawienia w organizmie albo mamy jakieś obfite miesiączki, to możemy na przykład krwawnik dodawać sobie do takiego pesto akurat w okresie miesiączkowania. Jeżeli kobieta jest akurat ma miesiączki, to może sobie krwawnik dodawać do pesto. Przytulia, tutaj już jest taka wyschnięta, ale wzięłam ją, nie przepraszam, przytulia, tylko jasnota, to jest akurat purpurowa. Purpurowa z żółtymi listkami, ale ona nie ma normalnie żółtych listków, tylko ma listki zielone oczywiście, albo brązowe od słońca. Im bardziej brązowe, tym więcej substancji aktywnych, podobnie jest w bluszczyku kurdybanku. Więc wszelakie jasnoty będą działać regulująco na układ hormonalny i generalnie jasnoty przypisuje się do ziół kobiecych, ale proszę mi uwierzyć, że u mężczyzn również są hormony i męskie, i żeńskie, i tam też potrzeba regulacji, tylko dużo mniej jak u nas. U kobiety bardzo szybko można niestety poprzez naszą emocjonalność wpłynąć na rozregulowanie hormonów. U mężczyzn trzeba się bardzo postarać, żeby im rozregulować hormony. Trzeba by było codziennie ich wkurzać bardzo mocno. Ale mężczyźni mają genialną mają, kochane kobiety, uczmy się od swoich panów. Oni mają cudowną przypadłość. Było, minęło i z jednego ucha do drugiego. I to jest cudowne, bo po prostu po nich spływają różne rzeczy, albo włącza się taki wyłącznik w uszach i już nie słyszą. Mój mąż zawsze do mnie mówi, kochanie, wiesz, jak już mówisz piąte, szóste zdanie, to ja już nie słyszę. Więc ja muszę, jak muszę przekazać ważną informację, to wiem, że w tych trzech muszę się zmieścić, nie? Ale absolutnie nie mam pretensji, bo jesteśmy po prostu inaczej skonstruowani, więc jeżeli znamy swoje mocne strony i słabe, i mężczyzn mocne i słabe, no to wiemy, jak funkcjonować fajnie w związku. I tak sobie już 23 lata funkcjonujemy, no. Więc jasnota, słuchajcie, czy to będzie biała, czy to będzie różowa, czy to będzie purpurowa, czy plamista, bo jest ich mnóstwo, będzie bardzo fajnie wpływać na uspokojenie i wyciszenie. Także też można dać naszym panom, jak już za dużo będziemy do nich gadać, można im dać taką herbatkę później. I teraz tak, mamy tutaj jeszcze, tu chciałam, słuchajcie, takie niepozorne ziółko, to jest gwiazdnica, ona tu ma bardzo małe listki, bo ona bardzo musiała walczyć w różnych chwastach, żeby dojść do słońca, więc tu jest ogromna moc tej rośliny. Słuchajcie, taka drobniusieńka roślinka pięknie będzie goić i regulować naszą skórę. Wszystkie atopie, łuszczyce, to gwiazdnica jest numer jeden, jeśli chodzi o mieszanki, tak? Czy do napojów, czy na przykład między innymi do pesto. Nawet można zrobić z tego macerat, czy zblendować, wymieszać z wodą i też sobie smarować na przykład zmiany na skórze. I mamy ostatni tutaj, który chcę opisać, bo ja jak zwykle, chociaż i tak jestem dzisiaj, słuchajcie, z siebie dumna normalnie, bo mówię na temat. Mamy tutaj przywrotnik, to jest chyba perski, bo przywrotników jest też mnóstwo, one działają bardzo podobnie. Genialne są, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Pięknie regulują, regulują wyrzut soków trawiennych w naszym układzie pokarmowym, ale też wyrzut soków żółciowych z naszej wątroby i pęcherzyka żółciowego później do układu pokarmowego i jest dużo lepsze trawienie. Ja Was, moi drodzy, bardzo, bardzo mocno namawiam i wiem, że rzeczywiście po tych naszych wykładach tutaj u Roberta wiele osób naprawdę robi się coraz bardziej świadomych, wiele osób uczy się ziół i stosowania ich na co dzień. Także jeżeli sobie, tak jak mówię, wpiszecie sól życia na Facebooku, to Wam wyskoczą różne propozycje, co tam można dodać i dlaczego akurat te rzeczy. A drugą taką rzeczą, którą się chciałam dzisiaj z Wami podzielić, to jest po prostu robienie tego pesto. Gdzie jest słoik?
No właśnie. Tu, dobra. Więc rozumiem, że jedna strona już skonsumowała. Jak smakuje? Pyszne. Widzicie, jakie pyszne? Tam jest sól, tam jest olej, tam jest białko konopne. Jaki olej? Olej konopny akurat, ale słuchajcie, oleje mogą być bardzo, bardzo różne, w zależności co potrzebujecie, albo co po prostu macie w szafce, bo ja wierzę, bo wiem po moich pacjentach, że macie wszystko w tych szafkach, tylko nie używacie tych rzeczy. Bo mam pastę tahini, ona leży pół roku, nie wiem do czego użyć, a mam olej, a mam białko, kubkę konopne, ale nie wiem do czego użyć. No właśnie do takich rzeczy, taki mamy sosik i słuchajcie, używamy do wszystkiego. Więc osoby też są przyzwyczajone, że na przykład stosuję różnego rodzaju pasty czy pesto do chleba. A jak ja później zabieram trochę tym osobom chleb na jakiś czas, albo moim podopiecznym, albo mówię, że tylko raz dziennie, no to oni myślą, że wtedy tylko raz dziennie mogą sobie pesto jeść. Takie pesto można dodawać do wszystkiego. Tak, macie kaszę, macie ziemniaki, macie, nie wiem, mięso nawet, no cokolwiek, do czegokolwiek sobie można dodawać, albo po prostu podejść i sobie zjeść, tak? To. Z Markiem od miodów, nie wiem gdzie Marek jest od miodów, to samo rozmawialiśmy, jeśli chodzi, słuchajcie, o pyłek pszczeli, który jest tak cennym składnikiem, jeżeli chodzi o apiterapię, że nawet sobie nie zdajemy sprawy. I bardzo często osoby mają pyłek pszczeli w szafkach i nie używają go. Tak, bo on jest taki słodki, albo kupiłem, napaliłem się tego tydzieniem czasu, a później leży, nie wiem do czego użyć, nie? Ale jak sobie taki pyłek pszczeli zmielicie i go wymieszacie z jakimś dobrym miodem swoim na przykład, jeden do jednego, to taki miodek, łyżeczka dziennie, chętniej byście jedli cały czas? No właśnie, słuchajcie, trzeba sobie ułatwiać, robić takie rzeczy jak sól życia, jak pesto, jak po prostu podjadanie, jak mieszanie pyłku z miodem, takie rzeczy, żebyśmy mogli korzystać z tej dobroczynnej natury, która nas otacza i która chce nam dać dużo zdrowia tak naprawdę. Bardzo, bardzo polecam ułatwiać sobie życie w taki sposób, bo jesteśmy leniwi. Ja jestem też leniwa, jak ktoś mówi, jak ty jesteś leniwa, tyle rzeczy robisz, bo jestem obowiązkowa, ale też bym wolała leżeć, żeby wszyscy mi podali, jak każdy z nas tak naprawdę. Więc trzeba sobie, słuchajcie, ułatwiać życie i takie rozwiązania, między innymi o których mówię ja czy moi znajomi, naprawdę są fajnymi rzeczami i wtedy dłużej stosujemy różne rzeczy, tak? Ja polecam. Drugi temat, który mam, myślę, że równie ważny w tym czasie, jakby to powiedzieć, standardowych zachorowań wiosenno-jesiennych, tylko bardziej rozdmuchanych, ale uważam, że no jest rzeczywiście ten wirus teraz jest dużo groźniejszy, ponieważ on również powoduje duże obciążenie układu krążenia, układu nerwowego, no i to widzę również po pacjentach, ale osoby, które się poddadzą też różnym rzeczom, bo nie wiem, czy nawet, słuchajcie, można wypowiadać to słowo, bo zaraz będą usuwane filmy, więc nie chcę, żeby był usunięty ten film, to są zmiany duże w organizmie i to już widzimy. My, którzy zajmujemy się odczytywaniem tego, co się dzieje w organizmie z pulsu, z języka, widzimy, że są duże zmiany. Z tego, co wiem, osoby, które zajmują się bioenergioterapią, widzą u tych osób duże zmiany, między innymi brak połączenia duszy z ciałem. Także ja widzę u osób, ponieważ no nie zamykam gabinetu przed osobami, które poddały się tym rzeczom, a widzę, jaka jest trudność w dojściu do zdrowia u tych osób rzeczywiście. Także ja nie namawiam i nie zabraniam. Każdy ma swój rozum, każdy wie, co robić. Generalnie bardzo jest istotne, aby tak czy tak, jeżeli zarażamy się, bo jesteśmy wśród osób, jesteśmy stadni, więc kontaktujemy się ze wszystkimi, mieć takie rzeczy w domu, które szybko zadziałają i bardzo mocno zadziałają. Między innymi to jest propolis, więc warto kontaktować się z pszczelarzami albo z osobami, które mają dobre jakości propolisy. To jest akurat propolis, który jest robiony przez mojego pszczelarza, przyjaciela,
Tu jest jeszcze mnóstwo różnych substancji, między innymi mumio, między innymi trochę jadu, trupki, trutni, pyłek, róg jelenia odpowiednio spreparowany. Także tu według z punktu widzenia medycyny chińskiej preparaty, które do propolisów, które dodatkowo są dodawane jeszcze różne inne rzeczy, bardzo działają uniwersalnie i wzmacniają energię nerek, która ma nam służyć do końca życia. Propolis, słuchajcie, jest genialnym lekarstwem i ja znam nawet parę osób, które wyprowadziły się z boreliozy, z neuroboreliozy. Dobrze wiemy, że borelioza jest bardzo, bardzo podstępną chorobą, a neuroborelioza to już tym bardziej i naprawdę propolis jest jednym z cennych rzeczy, nalewka z propolisu, które warto dziś tam używać. Propolis w chorobach, które osłabiają nasz organizm, czy to są wirusy, czy to są bakterie, czy to są różnego rodzaju patogeny, jest bardzo cenną substancją, nalewka z propolisu, ale musimy też pamiętać, że to jest bardzo, bardzo silny antybiotyk, więc jeżeli stosujemy antybiotyk w formie naturalnej, no to musimy stosować probiotykoterapię, tak? Oprócz tego stosujemy różnego rodzaju kiszonki, różnego rodzaju kwas mlekowy, który jest na przykład w kiszonkach z mleka, tak, jeżeli ktoś używa mleka, no szukam, bo ja mleka nie używam, więc szukam kiszonki z mleka, mleko kwaśne, o, czy różnego rodzaju inne zakwasy, to musi też wiedzieć, że to nie starczy, trzeba zakupić dobrej jakości probiotyki i takich jest mnóstwo na rynku, które będą miały możliwość adhezji, znaczy przyklejenia się do naszego układu pokarmowego, bo produkty, które mają kwas mlekowy rzeczywiście, one są genialne, ale one są jakby żywnością dla naszej mikrobioty. Te bakterie, które tam są, nie mają możliwości przyklejania się naszych jelit i namnażania się dalej. Więc słuchajcie, propolis jest genialny i jego się stosuje również, czy w mniejszych, czy większych dawkach, kuracyjnie, tak jak antybiotyk. To bym chciała, żebyście wzięli sobie do serca, bo wiele osób naprawdę stosuje propolis i pół roku, i rok, i ma wybitą mikrobiotę, bo propolis nie rozpoznaje, które to są dobre, które to są złe, po prostu jest mikrobiota i będzie ją ubijać. Następnym, słuchajcie, takim, to nie jest zioło, tylko to jest kora chinowa, kora z chinowca, która, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale kiedyś nie było leków, były kiedyś preparaty alkoholowe i nalewki z kory chinowej były stosowane podczas epidemii różnych i one uzdrawiały ludzi. Kora, nalewka z kory chinowej, ja polecam, żeby mieć coś takiego w domu. To jest bardzo, bardzo silna nalewka i ją naprawdę stosuje się kropelkowo. Mam parę takich rzeczy do odsprzedania, że ktoś by sobie życzył, nie wzięłam tego dużo, ale też jest, mam wydrukowane wszystkie informacje od doktora Różańskiego i te osoby otrzymają po prostu bardzo szczegółową instrukcję, jak stosować sobie nalewkę z kory chinowej. Ja przeszłam COVID w zeszłym roku, w sierpniu, prawdopodobnie, bo po prostu zcięło mnie w którąś sobotę z nóg, a nie mogłam wstać w ogóle z wysoką, ogromnie wysoką gorączką. Nie mogłam wstać całą sobotę i zastosowałam między innymi nalewkę z kory chinowej i po dwóch dniach już byłam na nogach. Także naprawdę bardzo serdecznie polecam, żeby mieć takie antybiotyki w domu, niech one sobie leżą parę lat, obyśmy ich nie musieli stosować nigdy, ale niech sobie będą jako zabezpieczenie w naszych domach. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Daleko, daleko. Też. Tak. Ja to wszystko, jeżeli chodzi o mnie, mam nadzieję, że chociaż parę osób będzie robić sobie pesto od dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o pesto, to bo pytacie się, jakie oleje, czy jakie są tu akurat w tym pesto, czy jakie dodawać. Naprawdę oleje takie, jakie potrzebujecie na daną chwilę, albo jakie macie po prostu, bo leży, bo kupiliście dawno i trzeba go zużyć, no to trzeba go tam dać. A ja akurat daję bardzo dużo oleju, 1:1, między innymi też dlatego, że
daje mąkę konopną zawsze. Ona podbija nie dość substancjami aktywnymi, cudownymi, ale białkiem. Także tak naprawdę zjedzenie dwóch, trzech łyżeczek takiego pesto jeszcze Was doładuje aminokwasami, które są bardzo łatwo strawialne przez nas z białka konopnego. Białko konopne uważam, że to jest jedno z lepszych, to jest mąka konopna inaczej, uważam, że to jest jedno z lepszych białek roślinnych, jakie jest dla nas. Nie spirulina, która ma 70-60% słuchajcie, białka, tak naprawdę też bardzo wartościowego, ponieważ my, nasi przodkowie spiruliny nie spożywali. Nasi przodkowie spożywali konopie, bo ona wtedy była. Także tak na surowo może być, jak najbardziej, ziarna zmielone. Mhm. Dlatego też słuchajcie, jeżeli chcecie stosować prawidłowe żywienie, to trzeba się zastanowić, co jedli moi rodzice, co jedli moi dziadkowie, bo jeżeli wasi dziadkowie mieszkali gdzieś nad morzem i wcinali algi, to proszę bardzo, wcinajcie sobie algi, bo macie jeszcze pamięć komórkową, pamięć enzymatyczną w waszych ciałach i DHA i EPA z algi świetnie będzie przez was przyswojone, ale jeżeli moi przodkowie nie jedli alg, a ja chcę uzyskać EPA i DHA, kwasy tłuszczowe omega-3 z alg, to niekoniecznie wykorzystam to. Dlatego jeżeli mamy świadomość, gdzie mieszkali nasi przodkowie ze 4 chociażby pokolenia do tyłu, no to już musimy wiedzieć, że te jedzenie, które mniej więcej jest na tych terenach, będzie dla nas łatwo strawialne i będziemy sobie korzystać po prostu z tego. A oczywiście dobrodziejstwo globalizacji jest cudowne, bo mamy dostęp do wszystkiego, ale niestety nie wszystko potrafimy przetrawić i wykorzystać, a mało tego, okazuje się, że na przykład soczewicą obciążymy organizm, a cieciorka już nas odżywi. To taka jedna z tajemnic mojego znajomego, który zajmuje się epigenetyką. A więc cieciorkę polecam stosować, a nie soczewicę. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Tak, można? No. Ja mam pytanie, ponieważ ja szczególnie w okresie jesieni, zimą i wczesną wiosną kiełkuję. Jak pani to odbiera, kiełkowanie? Ponieważ nie chcę kupować warzyw w sklepie, bo wiadomo, to jest wszystko pędzone i stanie jest bez słońca, bez niczego. I jak się ma kiełkowanie w domu, skoro to ma być bomba witaminowa, niemniej jednak właśnie mamy książkę Leczenie kiełkami i tak... Pani kempisty? Jak to się ma, a jedzenie kiełek też o to chodzi też? Tak. Jedzenie kiełek. Zamiast tych warzyw. Okej, pytanie, powiem jakie było pytanie. Jakie mam zdanie na temat kiełkowania w domu różnych nasion, na przykład zimą, tak? Jak już nie ma już fajnej zieleniny, skąd możemy ją zdobyć. Jak to się ma? Ma to się tak, że są zwolennicy i niekoniecznie osoby, które kiełki będą jadły. Nasza szanowna kempisty, pani doktor, z którą miałam przyjemność współpracować około półtora miesiąca, wydała książkę, między innymi, to już jej córka wydała tą książkę, ale ona ją wcześniej napisała, Żywienie kiełkami, nie pamiętam oczywiście jak to było, ponieważ one mają, kiełki mają dobroczynne witaminy, minerały, substancje aktywne, one mają w sobie bardzo dużo życia, bo generalnie ziarno ma bardzo dużo życia w sobie. Według mojej wiedzy będzie to na pewno lepsze niż jedzenie marketowych, niewiadomego pochodzenia warzyw, ale musimy też wiedzieć, że rośliny kiełkujące wytwarzają bardzo dużo substancji też toksycznych, między innymi dlatego, że one chcą przetrwać i one nie chcą być zjedzone. Więc one wytwarzają chyba najwięcej w swoim okresie substancji toksycznych, żeby ich nie zjeść, żeby one miały szansę urosnąć, wydać kwiaty i owoce i ona wtedy kusi nas tymi owocami, nie? I ja zawsze tłumaczę, żeby nie być zniszczoną, żeby mogła, na przykład jeżeli ona jest jednoroczną, to żeby mogły te nasiona z tych owoców pójść do ziemi i apiać od nowa. Według mojej wiedzy, jakby mojego poczucia tematu,
Ja wolę jeść same nasiona, które są moczone, które dostają tego sygnału, że zaczyna się życie, że jest wilgoć, niż jedzenia kiełek. Ale myślę, że jedzenie kiełek będzie lepsze niż jedzenie sztucznie pędzonych warzyw, jeżeli już chodzi o pozycjonowanie. Dobrze, to co? Jednak nie doprowadzać do rozwinięcia tych kiełek, tylko namoczyć, dobrze zrozumiałam, namoczyć te kiełki. Tak, bo jeżeli namoczymy nasiona, to one dostają informację, że czas już zacząć kiełkować, nie? I zaczyna się to życie, to o to chodzi, o to życie, o ten sygnał taki, że o te fotony między innymi, które gdzieś tam są też, tak? Więc jakby tu chodzi o ten sygnał, że zaczyna się życie. I one wtedy mają bardzo dużą energię, którą my też pozyskujemy. Święta Hildegarda, ona na przykład poleca sok z wykiełkowanego orkiszu, ale on nie jest kiełkiem jako kiełkiem, tylko rzeczywiście tam jest chyba trzecie łodyżko, kolanko, tak, to jest kolanko, trzecie kolanko i wtedy z takiej młodej trawy orkiszowej robi się sok na przykład i on jest bardzo cenny wówczas, ale nie o kiełkach. Święta Hildegarda twierdzi, że kiełki są dla nas szkodliwe. Ja może jestem spaczona trochę hildegardowo, dlatego tak, od 20 paru lat, no ale mi tak pasuje, ale uważam, że na pewno lepiej będzie jeść kiełki niż pędzone warzywa, tak? Zaniepokoiła wobec tego, ale to niepokoić się, tylko pobłogosławić i jeść. Jeżeli się obawiamy czegokolwiek, to nie ruszamy, tak, bo z taką energią też będziemy jeść. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Ja mam wiele rodzin eko i aż tak do przesady i one nawet przy stole mają obawy, że mimo to, że kupują eko, że to eko nie jest i im to zaszkodzi, więc ja mówię, to proszę nie jeść w takim razie. To jest bardzo istotne, nasze podejście do tego, w to, w co wierzymy. Słuchajcie, to jest tak ważne. Dzisiaj jadąc tutaj zawsze nie pozwalam na spokój swojej głowy, więc słucham różnych wykładów, nadrabiam i słuchałam wykład bardzo fajnej dziewczyny, która opowiadała o pewnym eksperymencie. To akurat dotyczyło odchudzania i takiego dobrego samopoczucia i regulacji różnych akurat do ciśnienia. Jak ważne jest, jakie my mamy podejście do czegoś, co robimy, co jemy, w co wierzymy, że będzie się działo. Dlatego ja bardzo mocno wierzę, że ta łyżeczka, czy dwie, czy trzy dziennie pesto daje mi ogrom energii. Zresztą chyba widać, że tak jest. Nie jestem osobą flegmatyczną. Więc był taki eksperyment, że zebrano osoby, kobiety, które sprzątały w hotelach. Słyszał ktoś na temat odchudzania taki eksperyment? Nie. I pytano się te osoby, aha, i podzielono je na dwie grupy. Na dziewczyny z hotelu, czterech hoteli i na dziewczyny z trzech hoteli. I spytano się te dziewczyny, kobiety, to chyba kobiety, czy uprawiają jakiś sport, czy zajmują się jakimś sportem, czy uprawiają jakiś sport. No i większość z nich tak mówi, a czasem, a inne w ogóle, albo nie mam czasu, bo ja tu tak latam w tym hotelu, że jeszcze jakiś sport mi tam w głowie, tak? Ale czy chciałbyście schudnąć? Oczywiście, że chciałbyśmy schudnąć. I też pomierzono ciśnienie tym paniom i u niektórych z tych pań wykazano, że jest wysokie lub podwyższone ciśnienie. I panie, które z tych czterech, słuchajcie, hoteli, pokazano im film i zrobiono im wykład na temat odchudzania, na temat tracenia kalorii podczas jakiegoś wysiłku fizycznego. Pokazano im, ile one robią kroków, ile to jest spalonych kalorii i powiedziano im, że tak naprawdę wy codziennie uprawiacie taki fitness, że on wam poprawi jakość sylwetki i poprawi wam ciśnienie. I one z tą świadomością poszły z powrotem do pracy, tak? I słuchajcie, po czterech tygodniach, ponieważ jakby nie ważono ich wagą, ale zmierzono im parametry, talię, biodra, udo i klatkę, chyba nie pamiętam, po czterech tygodniach u tych kobiet
zmniejszyły się obwody u wszystkich, u jednych więcej, u jednych mniej, mało tego, ciśnienie się uregulowało. I zobaczcie, jakaś zmiana. One nic więcej nie zrobiły, nic innego, tylko zaprogramowały się, włożyły coś sobie do głowy pozytywnego na to, co robią. Co to może mi zrobić? I ja też tak, szanowni państwo, tłumaczę moim podopiecznym, że jeżeli ty zjesz rano posiłek między godziną 7 a 9, gdzie jest największa moc naszego żołądka, to po pierwsze, jeżeli ty zjesz rano śniadanie, gdzie są łatwostrawne białka, gdzie są kwasy tłuszczowe, to są rzeczy, z których my jesteśmy zbudowani. Hormony, enzymy zbudowane są z aminokwasów, tak? Więc jeżeli ty rano zjesz to śniadanie, nieważne już w jakiej formie, czy to będzie kanapka z jakimś dobrym serem kozim, dobra kanapka, czy to będzie szejk białkowy, czy to będzie zupa, która będzie w środku miała dobre białko i dobry tłuszcz, czy rozumiecie? Ale jeżeli zjesz takie śniadanie, to wzmocnisz energię nerek, to spowoduje, że w twojej szyszynce już dostanie sygnał w organizmie głowa, że ma wytwarzać między innymi melatoninę, którą wieczorem sobie wydzieli, tak? To dostarczysz wszystkich substancji potrzebnych do rano, do funkcjonowania, odżywisz ciało, a jeszcze z punktu widzenia medycyny chińskiej, to wtedy dostarczasz energię do nerek, do jing, które ci będzie gwarantować dłuższe lata w zdrowiu. Jeżeli teraz Kowalski czy Kowalska uświadomi sobie, że rzeczywiście, kurczę, to jest jak ta Dulowa siedzi tutaj półtorej godziny gada na ten temat, że to jest takie ważne, no to może zacznę to robić i może zacznę zmieniać podejście do tego śniadania. I słuchajcie, wszyscy, którzy jedzą śniadanie, które jest łatwo lub łatwostrawne lub mniej łatwostrawne, ale są tam substancje aktywne, o których rozmawiam z nimi w gabinecie, to się inaczej czują całkowicie. Całkowicie w ciągu dnia jest lepszy sen, ponieważ nasze podejście do tego, co my robimy i dlaczego my to robimy, jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze. Więc musimy uwierzyć też, że jeżeli dostarczymy naszemu ciału, naszemu domkowi wszystkie substancje potrzebne, to on się będzie pięknie regenerował. I nie wiem, słuchajcie, jakie będziecie suple używać. Ile witamin świata, najlepszych firm. Jeżeli podstaw nie ma, sen, odpoczynek, ruch, dobre śniadanie, to te suple was na chwilę wzmocnią, ale nie wydłużą wam życia. Mało tego, jeszcze jest jeden ważny temat, ale myślę, że to nie na dziś, myślę, że następnym razem, że stosując suplementy, które mają gotowce, na przykład metylokobalaninę, która w cyklu przemiany homocysteiny omija różne enzymy, bo już nie potrzeba, bo dajemy jej gotowca, to co się dzieje z tymi enzymami? Za co one się wezmą? Dlaczego my omijamy rzeczy, które naturalnie się dzieją w naszym organizmie? Nie do końca to jest dobre dla nas, kochani. Także słuchajcie, pesto, czy druga część pesto jadła? Jadła? Smakuje? Ja bardzo wam polecam robić pesto. Właśnie Basia jesteś, chciałam, żeby spróbowała pesto, ale tu już chyba nic nie ma, kochana. Z ziół naszych cudownych. No właśnie, Basia wie, bo Basia robi pesto. Ja też robię. Narodziły mi się jeszcze dwa pytania odnośnie kiełek. Ja też. Nie wiem, czy mam czas. Narodziły mi się dwa pytania. Skoro kiełki nie do końca są dobre, wyrośnięte, je namoczyć. Ile moczyć? I pytanie teraz, czy takie kiełki ewentualnie mogę używać do pesta zmiksowane, czy nie stracą enzymu? Wszystko, czego nie poddajemy obróbce termicznej, nie traci enzymów. Okay. Nie. Ale jeśli ja to użyję w blenderze, czy w tym momencie nie spalę te enzymy poprzez tą prędkość? Jeżeli pani będzie miksować i trzymać pół godziny i tam się zrobi wysoka temperatura, to tak. Okej? Bo na przykład mając nie są obie równe, bo to wolną
Wyciskarkę wolno. Wiadomo, enzymy w momencie, kiedy ja robię sok. Ja czasem miksuję w młynku do kawy, czasem blenderem, ale pulsacyjnie. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do wysokiej temperatury. Enzymy, witaminy, wszystko będzie okej. Okay. Oczywiście znów jakby pani chciała pozycjonować, co będzie najlepsze, no to moździerz. Tak? No właśnie, tak. Ale ja kiełek nie moczę, nasionka się moczy, nie kiełki, nie? Noc, dwie, to tak, no do trzech nawet. Nocy, nocy, du. No. To jak wyjdą, to pani pobłogosławi i zje, i zblenduje, i zje w pesto, okej? Okay? Mieć na uwadze. Tak. Przestaje kiełkować, zacznę używać słowa. Tak. To są zioła, sól życia, to jest pytanie, co to jest sól życia. Sól życia to są zioła, które są zmiksowane na pył, tak? Na przykład borowik, który zmielimy na pył i dodając go do, borowik nasz, polski, dodając go do soli i różne inne zioła. Ale chodzi o to, że borowik ma ogromną ilość selenu, więc jeżeli pani codziennie będzie później stosować tą sól, to nie trzeba już myśleć o suplementacji selenu. Proponuję sobie użyć sól życia. Tak jak mówiłam, na Facebooku są te informacje dostępne i dać tam tego borowika i sobie zmierzyć poziom selenu we krwi za 2 miesiące. To się zdziwicie, jaki macie bardzo fajny poziom selenu. Ja przekazuję berło królowej ziołowej. Basiu, chodź.